Ogromnie się cieszę. Wspaniałe wieści o Magdalenie Narożnej zaskoczyła fanów występem w telewizji. Wokalistka zespołu Piękni i Młodzi Magdalena Narożna 4 kwietnia podzieliła się z fanami cudowną informacją. Jesteście ciekawi, w jaką rolę wcielę się już jutro o godzinie 19:00 w serialu Policjantki i Policjanci? Kropka. Spytała gwiazda na swoim Instagramie. W komentarzach zawrzało, czy fanom spodobał się jej telewizyjny debiut? Magdalena Narożna postanowiła spróbować swoich sił w aktorstwie, przy okazji nieźle zaskakując swoich fanów, którzy nie spodziewali się takiego obrotu spraw. Gwiazda muzyki disco polo wystąpiła w 2008 roku odcinku serialu Policjantki i Policjanci w roli Alicji, z którą wiele ją łączy. Kropka. Podobnie jak jej odtwórczyni, również jest wokalistką. Spełnione marzenie. Dobrą wiadomość postanowiła przekazać swoim fanom Magdalena Narożna. Dzień przed emisją 1008 odcinka serialu Policjantki i Policjanci oświadczyła, że będzie miała w nim swój udział. Jej internetowi obserwatorzy nie kryli zaskoczenia. Na szklanym ekranie można było podziwiać wokalistkę, gdy ta w 2021 roku brała udział w telewizyjnym programie Twoja twarz brzmi znajomo, gdzie udało jej się zająć 6. miejsce. Jednak tym razem postanowiła pokazać się fanom w zupełnie innej odsłonie. O swoim występie w serialu tak opowiedziała producentom stacji TV4. Powiem szczerze, że troszeczkę stresowałam się, bo to jest nowe doświadczenie, chociaż ogromnie się cieszę, ponieważ zawsze marzyłam o tym, żeby zagrać w jakimś serialu, w jakimś filmie. Udało się, najbardziej bałam się tak naprawdę pierwszej sceny, jak sobie poradzę, czy nie będę się stresowała, czy poradzę sobie z emocjami, bo, jakby nie było, to jest nowe wyzwanie. Jak zaprezentowała się Magdalena Narożna? Wokalistka zespołu Piękni i Młodzi przyznała, że na planie serialu radziła sobie równie dobrze, co na koncertach. Nic dziwnego, gdyż celebrytka na przestrzeni lat zdążyła już oswoić się z kamerami. Natomiast jak jej występ oceniają fani? Kropka. Na Instagramie nie szczędzili jej komplementów. Madziu, masz mnóstwo talentów, uwielbiam ten serial od pierwszego odcinka i na pewno z twoim udziałem będzie ciekawie, super Madziu. Kropka. Powodzenia, widać, że nie stoisz w miejscu i niczego się nie boisz. Postać Narożnej wprowadza do serialu świeży wątek. W serialu Policjantki i Policjanci Patrol 7 przyjął nowe zgłoszenie, ponieważ ktoś włamał się do kliniki. Złodzieje nie wyszli z pustymi rękami, wynosząc miesięczny zapas leków. Dyrektorce placówki nie przychodzą do głowy żadni potencjalni sprawcy. Tymczasem narzeczona Bachledy odbyła ważną rozmowę z Alicją, znaną wokalistką, zagraną właśnie przez Magdalenę Narożną. Jagna chce nawiązać z nią współpracę, na podstawie czego możemy podejrzewać, iż celebrytka zagości w serialu na dłużej. Kropka. Niewykluczone, że sprawy w serialu się nieźle skomplikują.